Instytucje na całym świecie reagują ex post na pewne nadużycia, na pewne nieprawidłowości czy nawet nieuczciwość. Zmieniają, jeśli nie pozostają pod negatywnym wpływem polityków, czy nie ulegają po prostu, no, wprost mówiąc, korupcji, to doskonalą te rozwiązania regulacyjne, ale one zawsze w takiej schumpeterowskiej wizji rozwoju kapitalizmu, to innowacje finansowe, tak samo jak innowacje techniczne, wyprzedzają zawsze rozwiązania regulacyjne, które będą tylko z opóźnieniem za nimi nadążać i będą starać się osłabiać negatywne skutki uboczne. Ale mi o to chodzi, że sytuacja jest symetryczna i dlaczego... Właśnie nie jest symetryczna. Dlaczego nie jest symetryczna? Już powiem. Dlatego nie jest symetryczna, że kredyt, właśnie mamy jakby orzeczenie, którego nie ma ETS-u, prawda? Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Umyli ręce. Dlaczego? Dlatego, że nie ma żadnego tak naprawdę nadzoru nad instrumentami pochodnymi, prawda? To jest metaekonomia w tym momencie. Na przykład ubezpieczanie ryzyka od ryzyka. Wiecie panowie, że jest taki instrument pochodny, prawda? Czyli ryzykowanie kapitałem klienta, bardzo ryzykowne, bo ja się na to ubezpieczę. I eksternalizacja, panowie cały czas mówicie o tym. To jest właśnie ten taki wąski fragment, nie do końca naświetlony właśnie ekonomii wolnorynkowej, w której koszty ponoszą osoby trzecie, które nie są najczęściej w umowie. Teraz panowie próbowacie, nie mówię tego w oskarżycielskim tonie, tak? Tylko to jest taka narracja, że właśnie dlaczego mają płacić społeczeństwo? Frankowicze nie chcą absolutnie, żeby płaciło społeczeństwo, tak? To jest umowa między bankiem a podmiotem, tak? Czyli kredytobiorcą. Tylko o ile to jest kredyt, właśnie o to chodzi, że to według definicji bankowej nie spełnia znamion kredytu w ogóle. Jest to rodzaj instrumentu gry giełdowej, tak? Powiedzmy, że powinno być to MiFID-em regulowane. ETS się na razie z tego wycofuje, ale co powiedział ETS? Po pierwsze, nie mają narzędzi, żeby to zbadać, a po drugie nie są w stanie tak naprawdę ETS stwierdzić, jakiego typu zabezpieczenia powinny być przekazane osobie, która podejmuje tego typu ryzyko, tak? I jeszcze ważna rzecz, banki, tak jak pan wspomniał o tej stopie procentowej, wszystkie ekspandery, 2008 rok, wszystkie tego typu firmy, mówi, że do 20%, można to sprawdzić w necie, biała księga banków, prawda? Następny moment, w którym fantastycznie teraz NBP się broni, pokazuje białą księgę i pokazują wtedy wszystkie wolnorynkowe, o których panowie mówicie, tak? Instytucje typu Adama Smitha Instytut. Mamy Instytut Globalizacji. Polskich, to nie jest NBP. Przepraszam, tak, tak, oczywiście. Tu się przejęzyczyłem, ale chodzi mi o to, że te instytucje, które teraz nas oskarżają o to, że żądamy jakichś pieniędzy od społeczeństwa, pomocy, że jesteśmy spekulantami i tak dalej, i tak dalej, tak naprawdę w tamtym okresie skoczyły na KNF bodajże, tak, z rekomendacją S, że jest to zamach na wolną gospodarkę. Pan syn noblisty pana Friedmana się wypowiadał, że my nie mamy zaufania do własnej waluty jako kraj Europy Wschodniej. I tego typu historie były, tak? Był skok. Koliber robił demonstrację w Warszawie, mówiąc o tym, że boimy się wolnego rynku, boimy, i to jest zamknięcie w ogóle możliwości rozwoju państwa, przez to, że nie będziemy ryzykować, tak? I w takiej narracji, zresztą druga rzecz, manipulacja Liborem, Wiborem. Przecież to jest cały numer, jakie są kary teraz na świecie. Największe banki mają potworne kary, po 9 miliardów płacą za nim manipulację Liborem. Panowie, o tym wiecie doskonale. I manipulację. Okej, okay. No ale to się wiąże gdzieś, tak? Przepraszam Państwa. Jesteśmy w trakcie debaty, dyskusji. Pozwólmy naszym panelistom skończyć. Przepraszam. Przejdziemy do dyskusji, bo w ten sposób nie osiągniemy żadnego z celów. Mój pogląd jest taki, że jestem za pomocą dla osób, które ucierpiały z powodu różnych sytuacji finansowych, związanych z wahaniami na rynkach finansowych. Od wahań kursowych, poprzez problem z utratą pracy, niemożliwością spłaty kredytu, po różne inne sytuacje na rynkach finansowych, ponieważ ryzyko związane z aktywnością na rynku finansowym jest ryzykiem z punktu widzenia makroekonomisty analogicznym do ryzyka związanego na przykład z działalnością na rynku pracy. Tak samo można stracić na rynku finansowym, można stracić na rynku pracy i pomoc osobom, które ze względu na swoje kłopoty
niewiedzę albo różne sytuacje życiowe po prostu straciły, pomoc się należy. I pytanie jest, jak tą pomoc zrobić, czy wystarczające jest to, co w tej chwili zostało przegłosowane w Sejmie. Pewnie nie, trzeba by się zastanowić nad jakimś bardziej kompleksowym rozwiązaniem, ale to wymaga długotrwałych prac i konsultacji. Natomiast jestem stanowczo przeciwny obarczaniu w tym momencie banków kosztami restrukturyzacji kredytów walutowych. I powiem dlaczego. Nie dlatego, że uważam, że etycznie się bankom nie należy, nie zabieram w tej kwestii głosu. Natomiast jestem jednej rzeczy pewien. Banki nie założą worka pokutnego, nie posypią go popiołem i nie pójdą do kanosy. Mogę Państwu powiedzieć, jaki będzie ciąg wydarzeń, którym nie makroekonomisty przeraża i dlatego uważam, że nie należałoby czegoś takiego robić. Najpierw będziemy mieli do czynienia z bardzo dużym wzrostem podpisów na rezerwy z tytułu kredytów walutowych. To z kolei doprowadzi do zmniejszenia kapitału banków. W przypadku dwóch banków kapitały spadną poniżej poziomu dopuszczalnego przez KNF i w rezultacie będą one potrzebowały dokapitalizowania, co z kolei spowoduje problemy, o których profesor Gumuła już tutaj nam mówił. Ale właściciel to spokojnie. Ale to one tych rezerw nie mają, rozumiem, tak? Nie bardzo masz czego, może tak. Nie ma. Ale przepraszam, czy one mają rezerwy, czy nie mają? Ja oczywiście. Ja nie chcę przerywać. W związku z czym najważniejsza jest prewencja, żeby po prostu coś takiego nie nastąpiło w przyszłości. W tej chwili mam poważny problem i jakby jego nie neguję. Musimy pomyśleć o tym, co zrobić, żeby w przyszłości taki problem się nie powtórzył. I organizacje, które patrzą na ręce bankom, są w tym względzie bardzo ważne, bo one wspierają instytucje publiczne w działaniu prewencyjnym. Bardzo istotna jest różnica między walutowym a indeksowanym do waluty. Walutowego nie było. Moment, zgadza się, wyjaśniam, o co chodzi, bo może do końca Państwo nie wiecie. Chodzi o koszty działalności banku. Przy walutowym powinien mieć domkniętą pozycję od strony źródeł finansowania w pozyskaniu waluty obcej względnie w tego typu. Jest wtedy narażony na ryzyko kursowe bank. Czyli taki kredyt jest dla niego droższy, jeśli chodzi o koszty zarządzania ryzykiem, niż indeksowany do waluty, bo indeksowany do waluty nie jest brany do tak zwanej kalkulacji pozycji walutowej. I wtedy on używa zabezpieczenia, są specjalne kontrakty typu NDF, one się i księgowo, od strony rachunkowości i finansowej, w skrócie i zarządczej, nie jakby ujawniają konieczności dociążenia tego kapitałem od strony dodatkowo ryzyka kursowego do ryzyka, dodanego do ryzyka kredytowego. To jest istotne. Czyli jeszcze bardziej się zabezpieczają w tym indeksowaniu. Może redukują koszty działalności, może tak. Proszę Państwa, ja może dwa słowa na temat, no właśnie, na temat tego, co z punktu widzenia prawnika praktyka może zrobić kredytobiorca. Może zostać tak jak jest, płaci i robić to, co robi w tym momencie. Jakby zagadnienie skłonności banków do zawierania ugód w tych warunkach zostawiam Państwu. Nie jest nadmierna, już na pewno nie jest w żaden sposób pod presją, ponieważ brak w Polsce orzecznictwa, do którego można się dowiązać jako elementu presji, powoli się tworzy, jakieś jest, ale nie jest na tyle przekonujące. Poza tym no cały czas te różne inicjatywy ustawodawcze powodują, że tak jak któryś z przedmówców powiedział, banki wolą tą taktykę na przetrwanie i póki co no to właśnie realizują. Co może dalej kredytobiorca? Może pozwać bank do sądu. Co to oznacza w praktyce w Polsce? 5 lat postępowania sądowego i 5% wpisu na dzień dobry, liczonego z wartości przedmiotu sporu, czyli od wartości kredytu, czy to niespłaconego, czy 300 tysięcy złotych, 15 tysięcy wpisu, 500 tysięcy złotych, 25 tysięcy wpisu. Plus to, co już powiedziałem, jakby sprawność działania naszego wymiaru sprawiedliwości jest taka, że no, niejednokrotnie w tej chwili, jak to się mówi w żargonie, sprawy z sygnaturami przez 0,9 przez 10 dopiero wracają z Sądu Najwyższego do ponownego rozpoznania. Zdarza się i tak. A nie wiem, czy to anegdota, czy to fakt. Doszedł mnie sygnał, że w jednej ze spraw, w której bank został pozwany przez kredytobiorcę, odpowiedź na pozew liczyła 600 stron bitego tekstu, nie licząc załączników do odpowiedzi na pozew. I zazwyczaj strona powodowa ma 2 tygodnie, żeby się odnieść do takiej odpowiedzi na pozew. Książkę telefoniczną. No i czwarta oczywiście opcja to jest liczenie na to, że
jakaś pomoc ze strony państwa przyjdzie. Kwestia ugody moim zdaniem nie ma praktycznego zastosowania w tym momencie, przynajmniej jeszcze. Kwestia postępowania sądowego. Otóż co państwo mogłoby zrobić na tej płaszczyźnie, ja tu podkreślam, budując pewne stanowisko na obiektywnych faktach. Obiektywne fakty są takie, że szereg banków działających na niwie ogólnopolskiej ma kluczowe klauzule indeksacyjne ze swoich umów kredytowych wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych. To jest obiektywnie mierzalny fakt, że banki stosowały nieetyczne praktyki rynkowe w stosunku do kredytobiorców. I to nie jest kwestia oceny, czy było tak, czy siak, tylko kwestia obiektywnie sprawdzalnych faktów. Podstawowe klauzule pozwalające przy kredycie indeksowanym ustalić kwotę w walucie uruchomionej transzy złotówkowej upadły w tych bankach. W gruncie rzeczy pojawiają się głosy prawników, że jeżeli umowa kredytowa, bo zasada jest taka, jeżeli klauzula wpisana do rejestru nie dotyczy głównego dotyczy głównego świadczenia stron, to musi być w sposób jednoznaczny sformułowana, wtedy nie podlega wpisowi, ale nawet klauzula dotycząca świadczenia głównego podlega wpisowi, jeżeli jest niejednoznaczna, a każda klauzula dotycząca świadczenia innego niż świadczenie główne, a taka jest klauzula indeksacyjna, to jest co do tego orzecznictwo jest jednoznaczne, ona po prostu wypada z umowy i w pierwszym ruchu umowa powinna być wykonywana, interpretowana z wykreśleniem tej klauzuli. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powiedział tak, w sprawie zresztą tej węgierskiej, że jest jeszcze druga alternatywa, mianowicie sąd może w miejsce wykreślonej klauzuli, uznanej za niedozwoloną, wpisać określony przepis prawa państwa, w którym sprawa ma miejsce. Nie może natomiast sąd jednostronną decyzją ustalać tej brakującej klauzuli, a zatem uzupełniać umowę. W Polsce nie ma raczej przepisów, które nadawałyby się do wstawienia w miejsce tych wykreślonych klauzul indeksacyjnych. I tu prawnicy mówią tak, jeżeli umowa bez klauzuli indeksacyjnej może być wykonywana, wykonujemy ją bez klauzuli. Roszczenie zgłoszone w toku procesu, kredyt zostaje w złotówkach oprocentowany według stawki LIBOR 3 miesiące CHF plus marża, ponieważ odpadł tylko mechanizm wyliczenia kwoty kredytu w walucie. Ja tu mówię o kredycie indeksowanym. Dalej idący wniosek, jeżeli klauzula wykreślona powoduje w ocenie sądu, że nie da się umowy wykonywać, rozwiązanie umowy. Rozwiązanie jeszcze dalej idące, ponieważ w takiej sytuacji umowy nie ma. Nie ma podstawy do tego, żeby wyliczać i określać sposoby wzajemnych świadczeń. Mamy fakty. Mamy transzę kredytu za każdym razem uruchomioną w złotym przez bank na rzecz kredytobiorcy i mamy szereg spłat ze strony kredytobiorcy na rzecz banku wykonanych. Kredytobiorca tak naprawdę do tych już wykonanych płatności ma oddać bankowi resztę kapitału w złotówkach. Czyli krótko mówiąc, przy odrobinie jakby operatywności, jakiejś tam możliwości, mógłby sobie tą część zrefinansować. Nagle się okazuje, że za darmo korzystał z kapitału banku przez parę lat i oddał bankowi. To są rzeczy, które są realne na płaszczyźnie prawnej. Ale istnieje jedna zasadnicza blokada, to jest wpis i czas trwania. Ci ludzie zwyczajnie mogą przestać obsługiwać te kredyty, zanim dojdzie to tak daleko. Więc z punktu widzenia jakby niezbędnej moim zdaniem interwencji państwa mamy tak. Jakieś ułatwienia ustawowe w zakresie dochodzenia tych roszczeń przeciwko bankom, chociażby już w oparciu o te klauzule wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych, bo to jest kryterium obiektywne, żeby nie było bariery wpisu sądowego, bo tu już ten liberalizm ekonomiczny i ta gra rynkowa chyba wyszła za daleko. Ewentualnie jakby zastanowienie się nad tym, czy jesteśmy w stanie, ale to będzie bardzo trudne zagadnienie, wypracować takie wzorce ewentualnych przepisów, które mogłyby wchodzić na miejsce tych wykreślonych klauzul niedozwolonych. Ale to jest, tak jak mówię, to jest zagadnienie bardzo skomplikowane pod względem prawniczym. Europejski Bank Centralny mówi, że wiąże się z tym zagrożeniem, z tym problemem frankowym, zagrożenie zdestabilizowania sytuacji tych kredytobiorców i że ewentualne ustabilizowanie tej sytuacji jest wartością samą w sobie. Stanisław Gosiu, Pewno Rzeczy Konsumentów. Najlepszą diagnozę tego problemu przedstawił pan mecenas. Ja miałem okazję czytać taką klauzulę, znaczy zapis w umowie odnośnie ryzyka kursowego. Jedno zdanie. Jestem poinformowany o ryzyku kursowym. Nic więcej.
Poza tym te kredyty były wielu osobom wciskane, to znaczy brak zdolności kredytowej przy kredycie złotówkowym, a bank mówił, weźmiecie kredyt na frankach, macie zdolność kredytową. Drugie. To było wciskanie kredytu, bo innego. Poza tym media i inne. Tutaj niestety trzeba powiedzieć prawdę, że media mają dużą winę podnoszą za to, co się stało. Kredyt był promowany w frankach, zresztą nie był frankach, to denominacja, indeksacja. Ciekawe, jak by się kształtował kurs franka, gdy banki musiały dawać w naturze te kredyty, to znaczy musiały mieć franki, żeby dawać kredyt na kredyt. Zadaję dla panów profesorów domowa, niech policzą za tym. Jakby w tych latach kształtował się kurs franka, gdy banki udzielały kredytu we frankach, a nie w takich zapisach. To jedna sprawa. Druga, problem nie dotyczy tylko Polski, bo wielu krajów Unii Europejskiej, czyli praktycznie większość krajów Unii. Ostatnio Sąd Najwyższy w Hiszpanii stwierdził, że to nie są żadne kredyty, tylko instrumenty finansowe, a jednocześnie odmówił dochodzenia roszczenia z tego tytułu konsumentom, prawdopodobnie bojąc się o zdrowie banków. To jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, że konsument płaci, czyli dalej obowiązuje zasada, o której tu wspomniano, prywatyzujemy zyski, nacjonalizujemy straty. To trzeba skończyć. Za to. I ma banków musi być ukarana. Przecież oni świetnie wiedzą, naprawdę. Ja miałem do czynienia jako rzecznik doniosłem na jeden z banków i później z panią radczynią, z prawnikiem rozmawiałem, która przeszła na drugą stronę barykady i mówiła tak, ale my ostrzegamy, tylko marketingowcy mają więcej do powiedzenia jakby prawnicy. Na to życzy się zysk dla wszystkich, dywidendy i to pięknie wyglądało wszystko w sprawozdaniu, że była mowa. W związku z tym pazarność musi być ukarana. 6 miliardów dolarów wychodził w postaci tylko dywidend za granicę z Polski. Jeszcze go płacić. Niech akcjonariusze nie wezmą przez 2 lata dywidendy czy 3, to wtedy będą pilnować Rady Nadzorczej. Wiem, że to trudno, bo to rozproszone akcjonariusze, ale Rada Nadzorcza będzie pilnować zarządów i tak dalej. I być może wtedy, jak banki w końcu zaczną robić to, do czego powinny być. To jest takie stare polskie powiedzenie. Pilnuj szepcze swojego kopyta. Bo mamy teraz frankowiczów, ale polisolokaty są w kolejce. Ubezpieczenia różnego rodzaju, które są służą tylko do podnoszenia kosztów kredytu. Tu pan profesor powiedział, że ograniczenia akcji kredytowej. Proszę pana, z tego tylko pan bierze z kredytów. Jest różnica między oprocentowaniem lokaty a kredytem jest 10-krotna. 10 razy wyżej, więcej kosztuje kredyt i płacą za lokatę. Tylko na tym zarabiają. Nie wiem, czy pan. Co? Że nie ograniczył akcji kredytowej. Ja miałem przypadek, konsument praktycznie upadł, się ogłosił, a ten sam bank, który był zadłużony, proponuje następne kredyty bardzo wysokie. No, proszę pana. Wszystkim wciskają, ile mnie wciskają. Bez przerwy. Ja tylko odpowiadam. Znajdźcie mi sponsora, który będzie za mnie spłacał. Bo wiem, czym to grozi. Jeszcze na najwyższy czas powiedzieć jednoznacznie. Tu jedno nazwisko, to cały czas próbuję. Padło to, ale nie chcę go powtarzać, że banki są instytucjami zaufania publicznego. Trzeba powiedzieć, że to jest kłamstwo. Jest to zwykły, prywatny podmiot prawa handlowego, który żyje z zysków i pracuje dla zysku. Nie jest żadnej instytucji zaufania publicznego, co też twierdzi, nie. To, że są gwarantowane depozyty, ale są do pewnej wysokości, to jest depozyt gwarantowany, nic więcej. Tu mamy do czynienia. Nie, no dla mnie jako konsumenta, przepraszam, jest tak. Ja nie widzę powodu, to co pan nazwał, czyli ja się to wiem. Idzie do banku konsument i nie może liczyć na to, że bank potraktuje go uczciwie. Właśnie tak. Tam siedzi konsultant, który ma zarobić, udzielić kredytu, w związku z tym tak we frankach. Panie, to będą, to na pewno nie wzrośnie. Przepraszam, takie atrakcyjne kredytu pani gdzie nie stawi. Ale prosimy jakieś pytania. No ja już powiedziałem, co byłoby, gdyby były rzeczy nie denominowane, indeksowane, tylko udzielane we frankach. Na pewno nie byłoby tej sytuacji. Ona chciałaby coś zrobić z tym kredytem, cokolwiek, ale żeby już go nie mieć po prostu. Ona jest po prostu, ja sobie nie wyobrażam, jak niektóre rodziny wyglądają psychologicznie, prawda, w sytuacji, proszę Państwa, no. To jest problem społeczny, socjologiczny, no naprawdę to jest problem. I to
z jednej strony jest problem psychologiczny, bo jest bardzo dużo manipulacji. No tutaj było wymieniane, jest bardzo dużo manipulacji, interes instytucji finansowych. No, no moim odczuciu KNF raczej pilnuje interesu, nie wiem, no banków. No. A różnie z tym jest. No różnie z tym jest, ale bardzo przepraszam. Ale bardzo przepraszam, no były sygnały, jeśli chodzi o opcje toksyczne, były z bilansu NBP, były sygnały, że coś się dzieje, nic nie robił nadzór finansowy. 2008 rok, kiedy ciocia wzięła 50 parę tysięcy franków kredytu, były sygnały, nie było też nic zrobione, co można by, prawda, no, przytoczyć jako państwo, po prostu, żeby zacytować klasyka, to państwo nie istnieje. Dziękuję bardzo. To nie ma być po prostu gospodarka rynkowa w rozumieniu XIX wieku, tylko to ma być społeczna gospodarka rynkowa. To mamy zapisane w Konstytucji. To ma użytek. Przepisy Konstytucji mogą być bezpośrednio stosowane przez sąd. Jest kwestia tego, w jaki sposób zostaną zastosowane. No wiesz, moje nazwisko Adam Hańczyk, jestem prawnikiem Stowarzyszenia PFUTU z Krakowa. Chciałbym tu się odnieść do kilku takich kwestii. Ja się cieszę, że Fundacja Instytutu Studiów Strategicznych zabiera się za tego typu problemy. Natomiast chciałbym tutaj odnieść się pierwsze do rzeczy społeczno-gospodarcze skutki polskiego boomu kredytowego. To takie ogólne powiedzenie. Ja jestem co prawda prawnikiem, ale na ekonomii się dość dobrze znam i mogę tylko powiedzieć tak. Dlaczego byliśmy Zieloną Wyspą od 2008, kiedy załamał się, nazwijmy to, rynek kredytowy w Stanach Zjednoczonych Lehman Brothers? Dlatego właśnie, że polscy obywatele, wtedy w ilości około 750 tysięcy, z tego zostało już 560, 200 tysięcy kredytów zostało rozwiązanych, spłaconych, jak między innymi pana Petru. Zlicytowanych? No, bądź zlicytowanych. Na złotówkach. Ci obywatele, polscy obywatele, ja też jestem frankowiczem, jeżeli by to tak nazwać, finansowali po prostu ten wzrost gospodarczy. To znaczy to, że myśmy wtedy nie spadli poniżej zera. Proszę sobie policzyć, tutaj pan profesor wcześniej mówił, jaki jest udział tych kredytów tak zwanych frankowych, 150 miliardów. Powiedzmy inaczej, 38 miliardów przysłowiowych franków, o których za chwilę powiem, to właśnie są te pieniądze, które zostały wpompowane w polski rynek budowlany. Prowadzę firmę budowlaną, mogę coś na ten temat powiedzieć. Bez tych pieniędzy to część tych ludzi wyjechałoby jeszcze za granicę, ponieważ byli to ludzie aktywni, ludzie, którzy chcieli zostać, ludzie młodzi. I dzięki nim po prostu ta gospodarka hulała. To są skutki społeczno-gospodarcze. Ci, którzy nie mogli wziąć kredytów, albo ci, którym nie dano szansę, są dzisiaj w Anglii i tam budują społeczność danego państwa. Bo to nie są ludzie, którzy wyjechali na zmianę. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa odnośnie kredytów, które są tak nazywane. Dziwi mnie bardzo, że w takim gronie fachowców cały czas używa się słowa kredyt walutowy. Tu szczególnie muszę niestety do pana doktora, który usilnie, za każdym razem, mówi o kredycie walutowym. No to otóż panie doktorze, to ja już panu wytłumaczę. Kredyt walutowy to jest kredyt wzięty w walucie. I taki kredytów w Polsce jest 0,3. To jest kredyt w jenach, w euro, w dolarach i pewno we frankach. To są kredyty indeksowane. Nie. Ja dobrze mówię, co mówię. Zgodnie z prawem bankowym 69 mamy kredyty albo złotowe, albo kredyty walutowe. Natomiast teraz mówimy cały czas o kredytach złotowych, denominowanych, indeksowanych, a w moim przypadku pan pracował w kredyt banku, ten kredyt udzielił mi właśnie kredyt bank, waloryzowany. Do dzisiaj bank, mimo 3 lat, nie potrafi odpowiedzieć, na czym polega różnica. Ja jestem prawnikiem, to ja wiem, tylko że ja już jestem w sądzie. Teraz druga sprawa. Odnośnie tego, bo mamy problem, prawda, który trzeba rozwiązać. Tu pan mecenas, chwała mu za to, widzę, że jest praktykiem, prowadzi sprawy i dobrze wie, o co chodzi. Problem do udowodnienia dzisiaj jest taki, czy był to w rzeczywistości kredyt, czy był to kredyt z opcjami, nazwijmy to pochodnymi. Opcje walutowe pochodne. To znaczy, firma udzielająca, czyli bank, nie posiadał franków, tylko przeliczał indeksowo, waloryzował, jakbyśmy to nie nazwali. Działał na zasadzie
dźwigni 1 do 10, ekonomiści wiedzą, o co chodzi. Są to tak zwane wyczesy albo słaby, w zależności od tego, jak było rozliczane. I dzisiaj, kiedy się zaczynają rozprawy sądowe, zaczynają dopiero, bo one, mówiąc szczerze, zostały pierwsze złożone w marcu tego roku. Skandalem naszego systemu prawnego jest to, że skoro coś jest niedozwolone, może funkcjonować, ponieważ sąd nie może zamiast tego ustalić coś, co jest dozwolone. To jest po prostu skandal. Mówię w ramach organizacji, która po prostu podjęła pierwsza próbę w Polsce walki o ludzi, o tych młodych ludzi. Ja już nie jestem takim młodym człowiekiem, ale o tych młodych ludzi, którzy tutaj się zdecydowali zostać, którzy podjęli po prostu ten trud i oni nie chcą żadnej pomocy. Oni nie chcą, jeszcze raz mówię, żadnej pomocy od państwa. Dziękuję bardzo. Tytuł, który jest teoretycznie prowokacją, a który niestety idzie w świat i później media podchwytują ten tytuł i mówią, że frankowicze potrzebują pomocy państwa. Także to już jest zachowanie nie bardzo, moim zdaniem, etyczne. Po drugie, mamy tutaj chyba bardzo dużo takich sformułowań jakby kredyt, jakby franki, jakby kredyt hipoteczny. Jeżeli banki by miały do wyboru, że dają kredyt hipoteczny pod zastaw nieruchomości, czyli kredyt stricte hipoteczny, czy by się nie zastanowiły, czy dać ten kredyt? Jeżeli ja dzisiaj oddaję kluczyki, jestem czysty, nie jestem niezwiązany z bankiem, tracę nieruchomość, tak jak jest w normalnych, cywilizowanych krajach europejskich, w Stanach Zjednoczonych szczególnie. Moje nazwisko jest Franciszek, też jestem frankowiczem i mam pytanie do pana prowadzącego. Zaczęło się nasze spotkanie zaczęło się od pytania, czy angażować grosz publiczny jednej grupy na rzecz drugiej? I mam pytanie, czy to była prowokacja, czy w takim duchu miało to nasze spotkanie przebiegać? To była prowokacja. Pytanie, żeby od ogółu dojść do szczegółów. Tylko jakoś tak dziwię. I postawić z boku, jako tak powiedzmy z większości społeczeństwa, która może nie czuć wspólnego interesu społecznego z tą mniejszością poszkodowaną. To jeżeli tak, to się cieszę. Skąd bierze się cały czas operowanie stratami banku? Właśnie. Czy to są straty banku, czy to jest zmniejszenie przewidywanego zysku? Cieszę się, że pan deklaruje, że to nie było przesłanie, że w tym kierunku ma ta dyskusja przebiegać, tylko była to prowokacja po to, żebyśmy odkryli cel. Jeszcze raz podkreślam, frankowicze nie chcą żadnej pomocy, frankowicze nie chcą żadnego grosza publicznego. Frankowicze walczą o etykę w biznesie, żeby etyka dotyczyła właśnie tego frankowicza, któremu brakło na spłatę i wielkiej korporacji i wielkiego banku. Dziękuję. Teatrze unijną, nazwijmy to, średnio było 12 miliardów euro rocznie, to jest 50 miliardów rocznie. Natomiast akcja kredytowa przez te 3,5 roku, 2,7, połowa 2,7 do połowa 2,10, to jest 130 miliardów, czyli średnio wychodzi 37 miliardów. I teraz mam takie pytanie, bo te średnio 50 miliardów rocznie wchodziło w gospodarkę, na pewno nie budownictwo mieszkaniowe, no chyba, że to byli deweloperzy, wyjeżdżało z powrotem. Natomiast my, obywatele, włożyliśmy, biorąc te kredyty, po te 35 miliardów złotych rocznie. To jeżeli dla pana profesora to jest mało albo nieistotna część, to gratuluję. Czy jest państwo mogliby już pana... Jeszcze, ja jestem króciutko, tak? Dobrze. Artur Dobrywolski, z Bankową Bezprawią. Chciałem odnieść się do kilku kwestii, bo tutaj właśnie pan rzecznik bardzo fajnie wskazał taki bardzo drażliwy moment, czyli z jakby narracji państwa, panów, można wysnuć takie wrażenie, że bank jest korporacją po prostu. Jest nastawiona tak jak każda korporacja na namnażanie zysków bezwzględne, ograniczanie strat bezwzględne, ewentualnie przerzucanie kosztów, ryzyk na osoby trzecie, jest to eksternalizacja, bardzo typowa dla korporacji. Więc jeżeli jest to korporacja, to ma to zupełnie inny biegun, inaczej zupełnie wektor ustawiony niż instytucja zaufania publicznego, dobra wspólnego, dobra społecznego, jakim jest Bank Narodowy, powiedzmy, który powinien jakąś politykę monetarną, tak, która działa na
ma na uwadze rozwój społeczny też, tak? I bezpieczeństwo jakiegoś społecznego. Mamy tutaj, jak pan mecenas powiedział, bardzo dużą dysproporcję, jeżeli chodzi o możliwości obrony, tak, sił, wiedzy merytorycznej. I tutaj człowiek, jakby idąc tą narracją, którą panowie przedstawiacie, jest taki obraz, że tak naprawdę konsument powinien, jeżeli idzie do dentysty, skończyć medycynę, bo jeżeli nie zna procedur, to jest jego wina, to jest jego problem. Jeżeli idzie do mechanika, to powinien się najpierw nauczyć, jak działa samochód, bo może zostać oszukany i to jest jego problem, bo to po prostu nikt mu nie będzie pomagał w tym, tak? To jest absurd. Gospodarka wolnorynkowa nie działa w ten sposób, działa na zaufaniu. To jest manipulacja, oczywiście. Drugie jeszcze tutaj pan Adam, zdaje się, mówił właśnie na temat zagrożeń, jakie mamy, czyli że jeżeli banki będą musiały zgromadzić franki, to będą musiały wycofywać z rynku pieniądze, tak? To jest, wygląda na to, że one nie mają po prostu, po pierwsze, tak, zgromadzonych tych środków, które używają, nie mają zabezpieczeń, to jest raz. Dwa, że było też, ja nie mówię, że pan to rozumie, nie wierzę, mówił, tylko że to po prostu realia, tak, że mogą nas szantażować, absolutnie mogą użyć takich narzędzi, które naprawdę zagrożą gospodarce polskiej. Czyli czy jest to podmiot wolnorynkowy, czy jest działanie z pozycji siły, absolutnie. To jest szantaż. Tak, tak jak mieliśmy ten list Raiffeisen Banku, Jim Money Banku i tam jeszcze trzeciego, tak, który szantażował polski rząd za to, że za tą ustawę, o której mówimy, tak, z Sejmu, z parlamentu. Ustawodawstwo wygląda na to, legislacja jest podległa szantażystom, tak, finansowym. No i trzecia rzecz, a propos tych pieniędzy, które właśnie straci gospodarka, jeżeli w jakiś sposób banki odpowiedzą za swoją działalność toksyczną. Jak widzimy właśnie tutaj pan mecenas powiedział też, ona jest w sądach rozstrzygana, że to są nielegalne jakby zapisy, różne procedury. No i w czym jest tutaj problem, że przecież na kredytobiorcy pieniądze, które przenoszą na banki w ramach tych, powiedzmy, pseudokredytów, mogliby spokojnie wprowadzać do gospodarki, zasilać rynek. Nie ma, Polska nie prowadzi żadnej polityki mieszkaniowej, żadnej, tak jak Francja, wszystkie rozwinięte państwa OECD nie prowadzą tak upierzcej polityki i tak ostrej, tak, w której konsument ma do wyboru albo wynajmuje mieszkanie, zwłaszcza młode małżeństwo, to wyjeżdża do Anglii oczywiście, albo wynajmuje za 1500, albo bierze kredyt. I nie ma żadnej innej opcji tak naprawdę. Polska nie proponuje niczego. Jeszcze ciekawa rzecz jest, że przecież Unia Europejska od wielu lat pilnuje tego, żeby, znaczy nagabuje Polskę, nakłania do tego, żeby został wprowadzony wreszcie nadzór działalności kredytowej, który jest blokowany przez Polskę od wielu lat. Tak? To jest też ważna rzecz. No i właśnie moje pytanie do państwa, czy będą przeprowadzone jakiekolwiek badania, które sprawdzą, jakiego typu straty ponosi polska gospodarka w wyniku ulegania szantażom banków, tak, i tego typu polityki, która jest tak naprawdę nie wolnorynkowa. To jest polityka siły, tylko i wyłącznie kompradorska, prawda? Jesteśmy krajem peryferyjnym przez tego typu działalność, a nie jakimś rozwojowym, który dąży do nowoczesnych standardów. Dziękuję bardzo.